Dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Moim Państwa gościem dr Maciej Pondel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli popatrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, na to, z ilu urządzeń elektronicznych korzystamy, ile swoich danych przetwarzamy w tym czasie, no to nasuwa się pytanie, czy my w ogóle mamy jeszcze nad tym jakąkolwiek kontrolę? Czy to jest tylko takie pozorne uczucie, że jednak kontrolujemy to, co się dzieje? Musimy tutaj ten problem rozpatrzyć z dwóch perspektyw. Pierwsza sprawa to są dane, które przetwarzają o nas instytucje publiczne. No i oczywiście one mają jasne cele. Muszą wiedzieć, ile zapłaciliśmy podatku, czy spełniamy wszystkie swoje wymagania obywatelskie. No i tutaj nic z tym nie zrobimy. Tak? Natomiast faktycznie nasze urządzenia, które mamy zawsze przy sobie, nasz komputer, to jest generator danych, którymi bardziej bądź mniej świadomie dzielimy się z ogromnymi firmami, które no, wykorzystują te dane do swoich celów biznesowych. No właśnie, a co o nas wiedzą te wielkie firmy? Mamy pewnych graczy, którzy posługują się tymi danymi, wymieniają się między sobą. I co my tak naprawdę, bo wydaje się, że powiedzmy przeglądamy media społecznościowe, no niewiele się w tym czasie powiedzmy, że dzieje, no ale algorytmy działają i te dane są zgromadzone. Znowu, tutaj bym popatrzył przede wszystkim na tych gigantów, którzy wiedzą o nas, można powiedzieć, wszystko. Tak? Czyli Google, Facebook. Ja generalnie bardzo polecam przeczytać sobie politykę prywatności Facebooka, politykę prywatności Google'a. To nie są bardzo skomplikowane dokumenty. Wbrew pozorom, przyzwyczailiśmy się do dokumentów polityki prywatności, które trudno jest zrozumieć. Tam jest wszystko wyłożone dosyć precyzyjnie. Jest generalnie napisane, wszystko o tobie wiemy i możemy używać tych danych. Natomiast ale wszystko to znaczy co? Jaką drogę do domu pokonuje i jaką trasą we wtorek, a jaką na przykład w czwartek? No oczywiście. Nasze urządzenie mobilne ma w sobie lokalizator. Nawet jeżeli by go nie miało, to łączy się cały czas z internetem. Łączy się z różnymi punktami dostępowymi, jest w stanie zarówno Google, jak i Facebook nas zlokalizować dokładnie. Poza tym tam są jeszcze dodatkowe usługi. Część z nas płaci na przykład za zakupy przy pomocy urządzenia usługi Google albo usługi Apple'a. W polityce prywatności jest napisane, że Google dzięki temu wie wszystko o tym, kiedy zapłaciliśmy, wie, może nie wie do końca za co, ale wie u jakiego dostawcy, jeżeli dokładnie to powiąże z naszą lokalizacją, z tym, co oglądaliśmy wcześniej w internecie. Nie, to jest to trudne, prawda? Tak, tylko musimy spojrzeć jeszcze na ten problem z takiej perspektywy, po co Google'owi, po co Facebook'owi te dane. No właśnie, tak? Co się z tym dzieje? Czy my się tego powinniśmy obawiać? Oni, to są firmy, które przede wszystkim produkują, dostarczają nam pewne produkty, które ułatwiają nam życie. Musimy sobie jasno powiedzieć, tak? Dzisiaj pewnie nie wyobraża sobie pani podróży z papierową mapą, tak? Albo szukania informacji najpierw gdzieś w głęboko ukrytych książkach. Tak? Te produkty naprawdę ułatwiły nam życie dzięki temu, że wiedzą o tym, jak ludzie z nich korzystają. Tak? Mapy Google pokazują nam, gdzie jest korek, gdzie go nie ma. Jesteśmy w stanie to ominąć. I w modelu biznesowym Google nie ma czegoś takiego jak takie niecne wykorzystanie danych, sprzedanie na przykład naszych danych. Coś, czego się obawialiśmy jeszcze kilka lat temu, że te nasze dane, no nie wiadomo, co się z nimi w sumie stanie, prawda? Tak, więc patrząc z perspektywy tych ogromnych graczy, no to oni przede wszystkim chcą nam dostarczać lepsze produkty, ale też lepiej dopasowane do nas reklamy. Musimy być tego świadomymi. Natomiast jest bardzo dużo podmiotów, których intencje może nie są tak do końca jasne, których reputacja jest wątpliwa. Może część z nas pamięta, że korzystaliśmy jeszcze całkiem niedawno z oprogramowania antywirusowego, które pochodziło z Rosji. Tak? I teraz, jeżeli takie oprogramowanie mamy na komputerze, ono sobie przegląda wszystkie nasze dokumenty w poszukiwaniu wirusa, tak? I wysyła te dane do serwerów, które są w Rosji, no to nie wiadomo, czy za chwilę te dane nie zostaną użyte na przykład po to, żeby nas skompromitować, jeżeli będziemy chcieli zaistnieć na arenie politycznej. Korzystamy czasami z aplikacji mobilnych, które są darmowe. Tak? Dlaczego one są darmowe? Dlatego, żebyśmy chętnie je pobrali, żeby one sobie mogły poczytać to, co my robimy w internecie, mogły mieć dostęp do naszej lokalizacji. I tutaj znowu intencje twórców nie do końca są takie jasne. Więc ja tutaj nie chciałbym straszyć przed Facebookiem, Googlem, Applem. Tak? To są firmy. Jak trochę nie popaść w taką paranoję, bo z jednej strony musimy być świadomi tego, że te dane są analizowane w ten lub inny sposób, ale z drugiej strony no, trochę nie mamy co zrobić, jeżeli chcemy korzystać z tych wszystkich dobroci. Dokładnie. Więc tutaj słowem kluczem jest reputacja dostawcy usług, z których korzystamy. Tak? Jeżeli mu ufamy, no to nie powinniśmy mieć generalnie dużych kłopotów. Natomiast nie podchodźmy tak lekko do wykupywania nowych usług u dostawców, których nie znamy, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, jakie są intencje, jakie się za tym intencje kryją. Są też pewne dane wrażliwe, wśród nich dane medyczne, PESEL, jakieś nasze dane
historia choroby, tego typu rzeczy. Jak tutaj wygląda kwestia, no właśnie, przerabiania tych danych i czy tego też powinniśmy się obawiać? No właśnie, zastanówmy się nad tym, jakie zagrożenia płyną z faktu, że ktoś będzie miał dostęp do naszych danych medycznych. Tak? Możemy sobie wyobrazić pewne scenariusze, które są dla nas groźne, ale czy one są rzeczywiście takie bardzo prawdopodobne? Z drugiej strony, dane medyczne, którymi my na przykład podzielimy się, mogą posłużyć do tego, żeby budować pewne algorytmy sztucznej inteligencji, które będą na przykład lepiej w stanie diagnozować choroby, które generalnie przysłużą się ludzkości. Także chciałbym tutaj, żebyśmy znowu nie bali się tak bardzo udostępniać danych medycznych, ale zapoznajmy się, czy udostępniamy je instytucji, której ufamy, o której możemy powiedzieć, że ma swoją reputację. My teraz jako uczelnia nawiązujemy współpracę z Fundacją Podaruj Dane, która przygotowuje taki mechanizm, który jest dobrze przebadany pod kątem bezpieczeństwa, gdzie możemy rzeczywiście dane umieścić, ale one są zupełnie zanonimizowane. Także rzeczywiście tam będzie informacja o tym, że takie i takie wyniki badań spowodowały taką i taką chorobę, ale nie będzie można zidentyfikować z imienia i nazwiska pacjenta, który te dane, powiedzmy, podarował tej fundacji. No, jeżeli chodzi o badania naukowe, właśnie na konkretnych przykładach tutaj, jeżeli chodzi o dane medyczne, to na pewno duży krok w stronę rozwoju, prawda? Jeżeli my podarujemy nauce, chciałoby się powiedzieć, swoje dane, no to tylko z korzyścią może wyjść. Tak, dokładnie. No, trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj mamy, jeżeli budujemy algorytmy, budujemy statystyki, to mamy dostęp jedynie do jakiejś części danych, tak, które zebrał jeden lekarz, które zostały zebrane w jednym szpitalu. Natomiast jeżeli zbudujemy taki profil pacjenta, będziemy wiedzieli dużo o tym, jakie były jego wyniki badań w przeszłości, jak on się zachowywał obecnie, jesteśmy w stanie na pewno tą naukę pchnąć mocno do przodu i dzięki temu budować lepsze diagnozy, lepsze sposoby leczenia. Widzimy też innowacje, które idą i korzystają, nie wiem, czy do końca to są dane medyczne, ale na przykład płacimy już okiem, za pomocą linii papilarnych możemy albo zapłacić, albo dokonywać różnego rodzaju transakcji. No właśnie, czy tutaj, gdzie tutaj jest takie nasze prawo do prywatności w ogóle, jeżeli mówimy o danych, a możliwość korzystania i chęć przede wszystkim korzystania z tych innowacji, z tego, co daje nam technika po prostu. Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak on podchodzi do tych innowacji. Jeżeli jest szczęśliwy z tego, że korzysta z nowoczesnych usług, tak, to nie zabraniajmy mu. Ja tylko radzę, żeby podchodzić do tego z pewną ostrożnością. Po prostu wiedzieć, jakby na co się godzimy. Dokładnie, tak? Wiedzieć, na co się godzimy. Nawet nie zachęcam Państwa do tego, żeby czytać bardzo dokładnie wszystkie regulaminy, bo one są naprawdę czasami skomplikowane. Natomiast rzeczywiście zainteresować się nową usługą, zobaczyć, do czego ona ma dostęp. Z reguły te firmy nie mają znowu w swoim modelu biznesowym faktu, że dane zebrane od nas sprzedadzą jakiejś instytucji czy jakiejś organizacji kryminalnej, która dzięki temu nas napadnie, więc raczej się tego nie powinniśmy obawiać. Natomiast miejmy świadomość, na co się godzimy. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.